4 kwietnia, Ilona Wróblewska-Czarnocka. Witam Państwa serdecznie i zapraszam na Teledzień. Za nami pierwsze spotkanie Społecznej Rady do Spraw Sprawiedliwej Transformacji Regionu Bełchatowskiego, powołanej w ramach projektu Bełchatów 5.0 – aktywizacja potencjału społecznego na rzecz transformacji regionu, prowadzonego przez Fundację Kultura Kresu. Projekt zakłada wzmocnienie procesu współpracy na rzecz budowania wspólnej wizji sprawiedliwej transformacji regionu bełchatowskiego. Region niewątpliwie stanął przed wyzwaniem dotyczącym zaplanowania tak naprawdę swojej przyszłości na nowo po kilkudziesięciu latach funkcjonowania koncernu. W momencie, w którym budowano kopalnie, elektrownie, to też trzeba sobie jasno powiedzieć, to już w tym momencie zarysowano mniej więcej plus minus 10 lat zakończenie tego procesu. I rzeczywiście się zbliżamy. W latach 30. wszystko wskazuje na to, że praktycznie należy spodziewać się zamknięcia elektrowni, też z uwagi na wyczerpanie się złoża. I mamy w tej chwili takie ważne 10 lat. Na szczęście idealnie się wpisaliśmy w sumie w politykę unijną, powiedzmy sobie szczerze, bo tak naprawdę gdybyśmy na przykład rok temu te decyzje zapadły, znaczy teraz, dzisiaj, to w ogóle nie mielibyśmy nawet tej możliwości wsparcia z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji. W ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji do naszego województwa trafi 369,5 miliona euro. To nie są środki wystarczające, ale to są doskonałe środki na to, żeby te procesy przygotować, zaawansować. Generalnie środki z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji są przewidziane jako niwelowanie skutków, czyli przeszkolenie pracowników, tworzenie nowych miejsc pracy, czy też inwestycje w innowacje. W naszym przypadku troszeczkę muszą być inaczej wykorzystywane, bo u nas jeszcze zakład funkcjonuje. Ale dzięki tym wysiłkom rządu i Urzędu Marszałkowskiego, bo to trzeba też jasno powiedzieć, że tak naprawdę nie przespano tej możliwości. Mamy rzeczywiście możliwość przygotować dobrze region do tych zmian. Proces rozpoczęcia wyłączania istniejących bloków i tym samym widoczny koniec działalności koncernu planowany jest na początek 2030 roku. Mieszkańcy i pracownicy szczególnie zawsze będą się niepokoili, jeśli widać gdzieś koniec działalności. To dzisiejsze spotkanie, które tworzy Społeczną Radę do Spraw Sprawiedliwej Transformacji Regionu Bełchatowskiego, jest między innymi po to, żeby te odpowiedzi współtworzyć z pracownikami i mieszkańcami, bo nikt tutaj w teczce nie przywiezie gotowych rozwiązań. Tak się raczej regionów dzisiaj nie transformuje. To jest z góry skazane na niepowodzenie. Tutaj chodzi o to, żebyśmy się teraz zmobilizowali oddolnie, żeby rzeczywiście pojawiły się tematy, z którymi mieszkańcy, pracownicy, innowatorzy, młodzi ludzie utożsamiają i rzeczywiście z tych środków, które w tej chwili będą przeznaczone chociażby na nowe firmy, na przeszkolenia, żeby wyczuwali, z której strony wieje wiatr i przygotowali się do tych nowych czasów. Wiadomo, że rząd z pewnością we współpracy z Komisją Europejską, z Urzędem Marszałkowskim będzie starał się pewne strategiczne inwestycje zapewnić, ale trzeba mieć świadomość, że to muszą być naczynia połączone z różnych kierunków. Czyli jest ten czas teraz na wyznaczenie sobie celów, tak, na ustalenie priorytetów. Tak, jest bardzo ważne, żeby naprawdę pamiętać o tym, że wszelkie w tej chwili sypanie piachu w tryby już po prostu szkodzi tym procesom, bo ostatnio opublikowaliśmy raport wraz z moim zespołem, który nazwaliśmy Ambitna Transformacja. To, co nas na dzisiaj ratuje, to to, żeby ambitnie podejść, żeby być tym prymusem w tym procesie. Wtedy wszyscy będą bili brawo i wspomagali. Jeśli będziemy takim maruderem, to w efekcie, powiedzmy sobie szczerze, możemy stracić tą historyczną drugą szansę. Powołana Społeczna Rada będzie kluczowym partnerem w realizacji wszystkich istotnych działań przewidzianych w projekcie, a w szczególności w projektowaniu i konsultowaniu wizji rozwojowych obszaru nowej energii. Energetyka w Bełchatowie po węglu brunatnym to tytuł opublikowanego pod koniec ubiegłego roku raportu polskiego think tanku energetycznego Forum Energii o tym, jakie są scenariusze bezpiecznej i efektywnej kosztowo transformacji naszego regionu, mówiła podczas spotkania Społecznej Rady do Spraw Sprawiedliwej Transformacji Aleksandra Gawlikowska-Fyk, dyrektorka programu Elektroenergetyka. Trzeba się zastanowić przede wszystkim, co po węglu brunatnym i jako Forum Energii, ale też patrząc na ten region z punktu widzenia i możliwości produkcji
produkcji energii elektrycznej i tej już wybudowanej infrastruktury, także sieci, uważamy, że jest to region, który musi mieć przyszłość energetyczną nadal. Oczywiście nie wszystko można teraz budować, nie wszystko jest zgodne z celem neutralności klimatycznej, ale trzeba się zastanowić, jak najwięcej inwestycji właśnie z jednej strony energetycznych, z drugiej strony też zupełnie innych produkcyjnych, które przyniosą miejsca pracy tutaj, przynieść, postawić, wybudować, ale tę dyskusję trzeba zacząć już. Warto podkreślić, że w ciągu kilku najbliższych lat sposób wytwarzania energii elektrycznej w Polsce znacząco się zmieni. To jest taka unikalna szansa dla tego regionu, ponieważ mamy przykład zespołu elektrowni Pątnów Adamów Konin, gdzie te procesy już się toczą, już się elektrownie zamykają, kopalnie się zamykają i ludzie tracą pracę, a środków nie było. Teraz jest moment, kiedy jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, który także region dostał i trzeba myśleć o tym, trzeba zacząć inwestować w bardzo konkretne projekty. Te fundusze unijne już są i jaka ma być przyszłość Bełchatowa po węglu brunatnym? No to jest właśnie to, co region musi w tej chwili wydyskutować. My uważamy, że energetyka, ta odnawialna, też ma tutaj miejsce i swoją rolę. Im więcej, tym po prostu dla regionu lepiej. Dlatego dla zachowania bezpieczeństwa energetycznego Polski niezbędna jest efektywna i dobrze zaplanowana transformacja Bełchatowa. To jest początek, bo region nie dyskutował o tym. To jest tak, że on musiał nadrobić całą dyskusję o tym, że jednak nie będzie innych pomysłów na jakby kontynuację produkcji energii elektrycznej z węgla brunatnego, co jak wiemy i tak wraca w obecnej kampanii wyborczej, ale region to jest coś, co musi być wypracowane bardzo kolektywnie w regionie z udziałem i tutaj wszystkich interesariuszy, bo przecież i spółki, która od lat tu funkcjonuje i też wiadomo było, jakie są daty zamknięcia, zakończenia eksploatacji złóż, ale przez skalę Bełchatowa podkreślamy to bardzo często. To jest problem całej Polski, to jest problem też unijny, bo to jest jedna z największych elektrowni na świecie, więc takie dyskusje o tym, jak wypełnić tę lukę, jak mówię, także w systemie elektroenergetycznym muszą trwać już teraz. Ile czasu sobie dajecie na te dyskusje i później wdrożenie tych pomysłów ewentualnie? Projekty i konkursy ze środków unijnych zaczną się już teraz. Część będzie do bardzo szybkiego wydania i to trzeba mieć dobre pomysły o tym, jak ratować firmy, które tutaj są, które będą traciły swoją rolę, które są także firmami okołogórniczymi. Więc to jest czas na to, żeby się zastanowić, jaka jest przyszłość i być może jeszcze nie wydawać środków na bardzo konkretne inwestycje, bo tego czasu jeszcze trochę jest, ale już wiedzieć, w którą stronę zmierzać. Co roku na znak solidarności z osobami z autyzmem specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy w Bełchatowie wypuszcza w niebo niebieskie balony. W tegoroczną akcję włączyły się także placówki z terenu Bełchatowa oraz mieszkańcy. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu został ustanowiony 25 lat temu przez przedstawicieli państw członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych. Celem nadrzędnym tego dnia jest propagowanie wiedzy na temat autyzmu i budowanie wrażliwości społecznej w tym zakresie. Symbolem solidarności jest kolor niebieski. Głównym punktem programu jest wypuszczanie balonów symbolizujących solidarność z osobami z autyzmem. Po tym wypuszczeniu balonów, które będą gdzieś tam sobie krążyć po niebie i będzie można jeszcze przyglądać się i jeszcze jak gdyby być tutaj razem z dziećmi z autyzmem, spotykamy się w Miejskim Centrum Kultury, w Gigantach Mocy, aby dalej czcić Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. W naszym programie są występy, ale nie tylko występy dzieci z autyzmem, ale również rodziców z przedszkola numer 6 w Bełchatowie, jak również zaprosiliśmy do udziału warsztaty terapii zajęciowej, które też przedstawią piękny program właśnie skierowany do osób z autyzmem i nie tylko, bo też jeśli chodzi o autyzm, to myślę, że dużą tutaj rolę odgrywają rodziny, które potrzebują wsparcia w takich momentach. Jesteśmy po tej konferencji naukowo-szkoleniowej. Jakie wnioski wypłynęły po tym spotkaniu? Po konferencji mamy tutaj jeszcze bardzo dużo do zrobienia, ponieważ jest to głośno powiedziane, że jeżeli chodzi o świadomość i empatia, życzliwość, która powinna być skierowana do osób z autyzmem,
jeszcze tego brakuje w społeczeństwie. Także wspólnymi siłami będziemy działać i będziemy podnosić tą świadomość. Miło się patrzy na to, że to nasze środowisko jest tak zintegrowane i właśnie potrafimy w ten jeden dzień tutaj wypuścić te niebieskie balony. Tak, bardzo się cieszę, ponieważ zaproszenia były skierowane do wszystkich szkół podstawowych z miasta Bełchatowa i są właśnie przedstawiciele tych szkół z nami. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, puszczamy! Nasze tegoroczne obchody zostały objęte patronatem przez starostę bełchatowskiego panią Dorotę Pędziwiat, jak również przez prezydent miasta Bełchatowa panią Mariolę Czechowską. Jak podkreślała dyrektor placówki, upamiętnienie tego dnia to długoletnia tradycja i zarazem ważne wydarzenie w życiu ośrodkowej społeczności. Mozaikowe dzieła na wystawie w Miejskim Centrum Kultury. Na wernisaż zaprasza Mariola Czechowska, prezydent miasta Bełchatowa. Na wystawie będzie można podziwiać pracę uczestników pracowni działającej w MCK-u. Wśród nich obrazy, ramy luster, tace, podkładki pod naczynia, donice, drobne elementy biżuterii. Wyjątkowe dzieła będzie można oglądać w Galerii Miejskiego Centrum Kultury już od najbliższej środy, 5 kwietnia. Wernisaż wystawy odbędzie się o godzinie 18. Ekspozycja będzie dostępna do końca kwietnia. Już jutro w Miejskim Centrum Kultury odbędzie się 68. edycja ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego. To wydarzenie skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów i osób dorosłych. Konkurs przeprowadzony będzie w formie 4 turniejów. Turniej recytatorski, turniej poezji śpiewanej, turniej teatru w jednego aktora oraz wywiedzione ze słowa. Eliminacje powiatowe odbędą się 5 kwietnia o godzinie 10 w sali teatralno-widowiskowej MCK PG Giganty Mocy. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w ciągu minionej doby w powiecie bełchatowskim 2 osoby otrzymały pozytywny wynik testu na koronawirusa. Jak podaje rządowa strona, minionej doby wykonano 12 testów, 2 wskazały wynik pozytywny. W województwie łódzkim jest 106 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów. 1 osoba zmarła wyłącznie z powodu COVID-19. Minionej doby wykonano 474 testy, w tym 116 z wynikiem pozytywnym. W całej Polsce natomiast mamy 1780 potwierdzonych przypadków zakażenia. Nowych zakażeń odnotowano 1320, natomiast ponownych zakażeń 460. 17 osób zmarło, 6 wyłącznie z powodu COVID-19, 11 posiadało choroby współistniejące wraz z COVID-19. Lekarze POZ wydali 2295 zleceń na wykonanie testów. Jak wynika z rządowego raportu, łącznie wykonano 8883 testy. 1961 wskazało wynik pozytywny. To wszystkie informacje w dzisiejszym Teledniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.